w związku z tym, że w kwietniu obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia oraz zbliżającymi się świętami oraz tym, że przyszła już wiosna i w naszych sklepach pojawiły się nowaliki, czyli młody szczypiorek, rzodkiewka, pomidorki, ogórki, sałata, czyli te produkty, które mają bardzo dużo witamin. A jak wiecie, witaminy są niezbędne do tego, żeby wasz organizm prawidłowo funkcjonował i się rozwijał. Poza tym wpływają pozytywnie na wasze włosy, na skórę, na paznokcie, na oczka. W związku z tym chciałam was zachęcić do tego, żebyście przygotowali takie wiosenne, zdrowe śniadanko, które na pewno każdemu dostarczy wielu witamin. Zapraszamy i życzymy smacznego! To jest serek mozzarella, tak. Możecie zrobić na przykład jakieś fantazyjne kanapki przedstawiające jakieś guzi na przykład, czy jakieś figury geometryczne. To kochani, co chcecie mieć na serek, macie serek, macie wszystko jest do waszej dyspozycji. Próbujcie też tego, czego na przykład nie znacie i nikt nie jedliście. Możecie spróbować, a być może zasmakuje. A jak chcecie pić, to powiedzcie, że lubią. Przygotowujemy kanapeczki, kładziemy na talerzyku i zjemy wspólne śniadanko. Może być pomidory. Sałata może być pomidory. No, zjesz też normalnie. I dopiero jak zrobicie, będziemy pić pięć. Można jeszcze coś zaczynić, nie zjedziesz nawet pić. O, tutaj jaka piękna z oczkami. O, jak Ania ma ładne piękne. Jeszcze. Co by jeszcze? Ja mam tutaj. O, jest masę.
masełka do smarowania, macie jeszcze serek. O, to ja. Proszę bardzo. Co? Druga kanapkę zrobię. No, ale to jest tak. Zapomniałam, widelce robimy. Jak ja to robię widelce. No jest piękna. Ja to robię widelce. Super. Jeszcze sobie zrobię. Gdzie to ma tak? Tu. To wstajemy i pobierzemy. A nie musicie siedzieć kołami cały czas. Tutaj nie ma. Jeszcze sobie zrobię. To się nie zna. Nie, a na to, skoro.
Tak, jest drogo. Ja nawet tego nie wiem. Uważaj. Ja wiem. Super.